Kiedy we wrześniu 2023 roku oskarżenia byłej dziewczyny Gargamela otworzyły puszkę Pandory, która miała okazać się największą aferą w historii polskiego internetu, nikt nie spodziewał się, że jednym z jej bohaterów będzie Krzysztof Gonciarz. Filmy Darii Dąbrowskiej przedstawiające go w negatywnym świetle spowodowały, że od Krzysztofa odwrócili się widzowie, współpracownicy i znajomi. Jego nazwisko pojawiło się w artykułach dotyczących Pandora Gate obok ksyw twórców oskarżonych o niestosowne kontakty z nieletnimi. Mimo tego, że zarzucane mu czyny nie miały z tym nic wspólnego. Na przestrzeni kolejnych miesięcy widzowie Gonciarza mieli być świadkami drastycznej przemiany twórcy. Przemiany, którą nazwałem naukowym i oczywiście prawdziwym terminem – czadyfikacją. Krzysztof urodził się w Krakowie w 1985 roku. Żartuję? To nie będzie taki film. Oczywiście małe backstory niesfornego Krzysia nam się przyda, ale nie będziemy tutaj wstawiać jego nagrań z dzieciństwa. Pierwszy rozdział naszej podróży nazwijmy po prostu przed Japonią. To jest taka granica, kiedy rozpoczął się proces czadyfikacji Gonciarza w moim odczuciu. Oczywiście nie wiem, jaka jest prawda, nie znam Krzysztofa osobiście, ale będziemy tutaj mówić bardziej o personie, jaką widzimy w internecie, niż o prawdziwym Krzysztofie. Bo jak się przekonamy na przestrzeni naszej podróży, są dwie różne osoby. No dobra, ale nie wybiegajmy w przód. Pierwszą okazję na poznanie Gonciarza mieliśmy za czasów jego kariery w TV Gry. Był tam dziennikarzem gamingowym i jedną z głównych twarzy kanału. Swoje wieloletnie zainteresowanie grami wideo w 2011 roku przekuł w książkę Wybuchające beczki. To przy okazji promocji tej książki na YouTube, jego materiały ze zwykłych Q&A wyewoluowały w format, który aktualnie znamy jako Zapytaj Beczkę. To był pierwszy solowy program Krzysia, który odniósł większy sukces i dzięki któremu zaczął budować grono oddanych fanów. Gonciarz podzielił swoją działalność na dwa kanały. Zapytaj Beczkę trafiło na nowy, komediowy, a te poważniejsze materiały miały zostać na dotychczasowym kanale. Wraz ze wzrostem popularności Zapytaj Beczkę, Krzysztof stał się jednym z czołowych twórców w polskim internecie. Budował wizerunek profesjonalnego, ale i śmiesznego ziomka z naprzeciwka. Z jednej strony brał udział w debatach z najważniejszymi osobami w kraju, z drugiej nagrywał śmieszne filmiki do internetu. I to wszystko, co potrzebujemy jako backstory naszej opowieści. To jest punkt zero historii czadyfikacji Gonciarza. Na naszym czadometrze jesteśmy na poziomie bezwzględnego zera. Ale spokojnie, przed końcem tej historii czadometr wywali poza skalę. Proszę Państwa, research tematu Gonciarza to nie był łatwy proces. Momentami zawiódł mnie nawet na strony, z których oglądania no nie jestem dumny. Ale robiłem to na spokojnie, bo cały czas miałem pod ręką Panic Button, Opery GX. Tak, to jest segue do fragmentu sponsorowanego odcinka. Słuchajcie, w Operze macie takie super narzędzie, że jeżeli przeglądacie sobie coś risky, a usłyszycie, że ktoś się zbliża, możecie jednym kliknięciem wywołać jakąś wcześniej przygotowaną przez was zakładkę. Na przykład przeglądacie sobie Instagrama Gonciarza i nagle pyk, F12, nikt nic nie widział. Dzieje się to natychmiastowo i wasze sekrety są bezpieczne. Domyślnie Panic Button jest na F12, no ale wiadomo, możecie sobie ją zmienić na dowolny klawisz. Ale to nie wszystko, co oferta ma do zaoferowania. Jeżeli na przykład jesteście graczami, możecie wejść w zakładkę GX Games. I tutaj możecie sobie przeglądać gry, w które możecie grać z poziomu przeglądarki. Niektóre są płatne, ale jest też mnóstwo tytułów za darmo. In the Hall of Copper King. Za darmo. Spróbujmy. Mamy też mody, dzięki którym możecie zmienić wygląd swojej przeglądarki praktycznie dwoma kliknięciami. Ja aktualnie mam zainstalowaną kapibarę, ale spróbujmy czegoś nowego. Wchodzimy w sklep i już mamy dostęp do listy setek modów, które możemy zainstalować. Fallout New Vegas? Let's go! Co ciekawe, to nie jest oficjalny mod, tylko taki przygotowany przez użytkowników. I gotowe. Mamy dźwięki jak z gry, tapetę jak z gry, a dodatkowo tutaj możecie sobie sterować, które z elementów danego moda chcecie wykorzystać. No i ostatnia dla mnie bardzo ważna rzecz to jest GX Control. To jest taka zakładka, w której możecie ograniczyć zużycie waszego procesora, RAMu i połączenia internetowego korzystając z Opery. Dzięki temu Opera GX może działać w tle bez wpływania na performance waszego kompa. Także proszę Państwa, jeśli jeszcze nie korzystacie z Opery GX, no to czasu nadrobić. Klikajcie w opisie, sprawdzajcie Operkę, ona jest oczywiście za darmo. Korzystajcie z pełnej możliwości przeglądarki przyszłości. A teraz wracamy do filmu. Przejdźmy do Japonii. Poza beczką, kolejną odnogą kontentu Gonciarza były materiały podróżnicze. Zaczęło się od filmów z USA, Kanady czy chociażby Korei. Potem przyszedł czas na Japonię. To właśnie tutaj rozpocznie się proces przemiany Krzysztofa. Jesteśmy w Tokio, w Japonii i spędzimy tutaj 5 tygodni przygotowując kontent na YouTube'a. I faktycznie przez kolejne 5 tygodni dostaliśmy całą falę kontentu z Japonii. Krzysztof pokazał nam ciekawe miejsca w Tokio, atrakcje turystyczne, ale i codzienne życie Japończyków oraz jedzenie. Mnóstwo jedzenia. Filmy cieszyły się dużą popularnością, ale jak wszystko co dobre, w końcu musiały się skończyć. Gonciarz wraca do Polski. Ale czy na pewno? Tutaj proszę Państwa, zajrzyjmy na czadometr, bo za chwilę dygnie. Na razie lekko, ale dygnie. To się wydarzyło pewnego chłodnego wieczora w Tokio w 2014 roku. Siedziałem na podłodze, na macie tatami, cały zestresowany i nie wiedziałem, co mam zrobić. Gonciarz kilka razy w swoich filmach wspominał, jak ważną była dla niego decyzja, żeby po pierwszej serii filmów z Japonii olać zabukowany bilet i pozostać na miejscu na dłużej. To jest bardzo ballsy zagranie, także nasz czadometr nie wskazuje teraz 0, tylko 5. 5% czada. Ale ta opowieść nie zgadza się z timeline'em filmów z serii Polska daje radę, które pojawiły się na kanale Gonciarza 10 dni po ostatnim filmie z Japonii. Nie wnikajmy, liczy się tylko to, że czadometr
Gomet drgnął. No więc Gonciarz nagrywa kilka filmów o Polsce. W Polsce wiosna, ludzie coraz więcej się ruszają. Parę dni temu w Łodzi odbył się maraton, no i my też postanowiliśmy się w związku z tym wiosennym klimatem poruszać. Jak się okazało, Polska jednak nie dała rady, bo 2 miesiące później Gonciu znów był w Tokio. No cześć, jak widzicie, ja cały czas jestem w Tokio, a raczej znowu jestem w Tokio, bo wróciłem tutaj po 2-miesięcznej przerwie i 2-miesięcznym pobycie w Polsce. Czy jednak był w Polsce i wrócił? No, nieważne. Krzysztof nagrał kilka kolejnych filmów z Japonii, potem pojechał jeszcze gdzieś tam, sraty taty, ale w końcu zaserwował nam takie wideo, na którego końcu dowiadujemy się, że... I proszę Państwa, w tym filmie po raz pierwszy na kanale Gonciarza pojawia się ona. Kasia. I od tego momentu będziemy widywać ją w filmach coraz częściej. Kasia jest Amerykanką polskiego pochodzenia, którą Krzysztof poznał w Tokio. Szybko stanie się ulubienicą widzów, którzy przez lata będą spekulować na temat rodzaju jej relacji z Krzysztofem. No i co najważniejsze w naszej historii, będzie jedną z głównych przyczyn przemiany Gonciarza. W sierpniu 2014 roku Gonciu zaczyna tworzyć wraz z Kasią The Uwaga Pies, czyli anglojęzyczny kanał pokazujący życie w Japonii. W czerwcu 2015 roku para startuje z daily vlogiem, prowadzonym po angielsku z dwóch perspektyw, Krzysztofa i Kasi. W skrócie, chłop naoglądał się Neistata i chciał robić własną wersję, tylko taką w Japonii. I nie ukrywam, że oglądałem wszystkie odcinki, było to mega fajne, ale kanał nigdy nie zdobył takiej popularności za granicą jak w Polsce, także po 140 odcinkach duo zdecydowało się zakończyć daily. W międzyczasie na polskim kanale powstaje seria, która miała zbudować podwaliny pod złotą erę treści Gonciarza. Wysoka jakość produkcyjna, piękne ujęcia, umiejętny montaż, przemyślana narracja, ciekawy temat. To wszystko spowodowało, że film przebił magiczną granicę 1 miliona wyświetleń. Komentarze widzów wychwalają materiał, mimo że jest to film sponsorowany. Krzysztof pewnie jeszcze o tym nie wiedział, ale miał to być standard, do którego będzie porównywany w przyszłości. Także poprzeczka została zawieszona wysoko. W kolejnych miesiącach powstały następne filmy z tej serii, odnotowały nieco mniejsze wyświetlenia, ale nadal imponowały widowni. Jakieś pół roku po zakończeniu daily vlogów na kanale The Uwaga Pies, Krzysztof wraca do formatu, ale tym razem realizuje je po polsku na głównym kanale. Tak porównuję te dwa formaty. Ci z was, którzy oglądali w zeszłym roku vlogi The Uwaga Pies, to ci z was może myślą, że to będzie coś podobnego. Tymczasem założenie mam tutaj trochę inne. Nie robić specjalnie nic specjalnego pod to, że vloguję. Vlogi przyjmują się bardzo fajnie. Przez swoją regularność wchodzą w rutynę widzów, którzy wiedzą, że codziennie mogą spodziewać się nowego materiału od Gonciarza. W międzyczasie ten opowiadał o tym, że zaczął swoją przemianę fizyczną. Zaczyna biegać, chodzić na siłownię, no i zmienia okulary. What the fuck? Huh, siło! Powiem dzisiaj nowy rekord swojej wagi. Zerknijmy na chwilę na szadometr, bo on lubi osoby aktywne fizycznie. Po jakimś miesiącu tworzenia daily, Gonciarz postanawia otworzyć Patronite. Odpaliłem swój profil na portalu Patronite, co oznacza, że możesz zostać mecenasem i patronem mojej działalności na YouTubie. Pod filmem pojawia się mnóstwo negatywnych komentarzy. Musimy pamiętać, że polski internet w tamtym czasie nie lubił dzielić się pieniędzmi. Także wyobraźcie sobie, jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że ponad 1000 osób zdecydowało się na wsparcie finansowe Krzysztofa. Zainteresowanie akcją było tak duże, że serwery Patronite nie dawały rady. Gonciarz tak wypowiedział się w tym temacie. Od jakiegoś czasu siedzę i tylko patrzę na Patronite'a i w tym momencie już mamy prawie 13 tysięcy miesięcznie. Napisałem posta na Facebooku, który oddaję, jak się czuję, bo nie jestem w stanie chyba tego do kamery powiedzieć, bo jak zaczynam mówić, to zaczynam płakać. Słuchajcie, część z was może pomyśleć, że płakanie przed kamerą może odjąć punkty na naszym czadometrze. Jeżeli tak uważacie, to nie wiem, co mogę wam powiedzieć. Bardzo mi przykro. Przemyślcie swoje zachowanie. Czadometr leci do góry. Vlog się kręci, Patronite szaleje, cały internet huczy aż od wyniku finansowego Gonciarza. A w międzyczasie, równolegle do wszystkiego, o czym mówiliśmy do tej pory, rozwija się kanał Zapytaj Beczkę. Czasem zdarzają się większe przerwy, które widzowie oczywiście wypominają, ale ogólnie cały czas do przodu. I tak to się będzie kulać przez następne kilka lat. A teraz porozmawiajmy o dramach. Pierwsza poważniejsza wpadka wizerunkowa Gonciarza miała miejsce w grudniu 2016 roku przy okazji launchu jego marki odzieżowej Naeba. Fajna nazwa, swoją drogą. Dzisiaj prezentuję wam Naebę. To jednak nie jest taki normalny YouTube'owy merchandise, którego możecie się spodziewać. To są ekskluzywne, designerskie t-shirty. Trudno znaleźć pod tym filmem pozytywny komentarz, ale udało mi się. A nie, czekaj, to sarkazm. W skrócie, widowni nie spodobały się wzory, nie spodobała się cena i nie spodobało się przedstawienie koszulek jako produkt luksusowy. Gonciu zaadresował sytuację w swoim następnym filmie. Zjebałem. Przepraszam w szczególności za to, że komunikacja tej premiery nie odbyła się poprawnie. Jak chcecie, żebym powiedział to wprost, to powiem to wprost. Ten film był pusty i głupi. Czyli co? Krzysztof wziął na klatę krytykę, przyznał się do błędu, wytłumaczył cenę koszulek, przeprosił. To było całkiem spoko apology video, także widownia wybaczyła. Ale prawdziwe kłopoty Gonciarza miały się dopiero zacząć. Proszę Państwa, teraz na moment wrócimy do Kasi. Można by powiedzieć...
Przepraszam, musiałem. Relacja Kasi i Krzysztofa była zagadką dla widzów. Para przez lata publikowania daily vlogów nigdy jasno nie powiedziała, że jest w związku. Oczywiście publiczność miała swoje przeczucia. W komentarzach nie brakowało snucia teorii miłosnych. Czy Krzysiu jest z Kasią? Filmy takie jak te dolewały oliwy do ognia tych teorii. Mi się już chce spać, dlatego jest tak ciemno u mnie. Ale mówiłam, że poczekam, aż zadzwoni. Widzimy tutaj, jak Kasia czeka, aż Krzysztof zadzwoni do niej z maratonu, żeby dać mu słowa wsparcia. No to jest takie dość mocno girlfriend shit, nie? Swoją drogą, bieganie maratonów, chat behavior. W styczniu 2018 roku Krzysztof publikuje film The Breakup, który opowiada fikcyjną historię związku dwójki influencerów. W wybrankę serca Krzysztofa wciela się Kasia. I mimo, że film był tylko reklamą nowego sezonu Black Mirror, można by go nazwać Kasia i Krzysztof. Historia prawdziwa. Koloryzowane. Znaczy nie, no w tym filmie akurat chodzi o to, że ta relacja nie jest prawdziwa. Jest udawana na potrzeby social mediów. Ale jakimś dziwnym trafem wiele scen po latach wygląda jak ekranizacja prawdziwych eventów. Czy para naprawdę była razem? I czy zerwała? Tak naprawdę nikogo nie powinno to obchodzić, no ale to internet, także obchodziło każdego. Znaczy no każdego, który był zainteresowany postacią Krzysztofa. Widzowie doszukiwali się wszelkich oznak zmiany w relacjach Krzysztofa i Kasi. Tutaj na przykład w Q&A z jej udziałem możemy znaleźć komentarze wytykające nieco nieprzyjazny vibe między naszą dwójką. Niedługo później Gonciarz wyznaje w jednym ze swoich filmów, że ma problemy emocjonalne. Szczerze, jak będę w Polsce, to pójdę sobie na terapię, do psychologa. To wszystko powoli zaczyna składać się w całość. Proszę Państwa, okazuje się, że Krzysiu i Kasia faktycznie byli razem i faktycznie zerwali. Para przyznała się do tego w usuniętym już filmie, a właściwie dwóch filmach na kanale Kasi i Krzysztofa. To właśnie te dwa filmy miały zapoczątkować mem Kasiu wróć. W filmie podsumowującym związek pary na końcu możemy zobaczyć, jak Krzysztof płacze. Także zaczęły się memy. Gonciarz z perspektywy czasu w 2022 roku tak opisuje tę sytuację. W sumie to jest takie całe okrucieństwo, nie? Tych wszystkich memów o Kasie i mnie. Humor oparty na tym, że jak jesteś facetem i jest ci po prostu jakiś żal po stracie, to nie jesteś frajerem, nie? Kasiu, wróć, przypomina mi aktualnie panujący trend na memowanie z biseksa goli. W obu przypadkach memy przeszkadzają twórcom, o których są, przez co internet jeszcze chętniej tworzy kolejne wariacje. Okazuje się, że anonimowe memowanie z czułych punktów internetowych twórców to jest specjalność internetu. Kto by pomyślał? Krzysztof mimo gorszego okresu nadal nagrywa vlogi. Czasem zdarzają mu się większe lub mniejsze przerwy, ale seria trwa aż do końcówki 2019 roku. To co oglądacie, to jest ostatni odcinek Daily Vloga. Odcinek numer 804. Krzysztof zapowiada też nową książkę, której marketing w przeciwieństwie do tego koszulkowego jest, można powiedzieć, dowalony. Książka okazała się sporym sukcesem. Gonciarz z humorem podzielił się jej wynikami finansowymi na kanale Zapytaj Beczkę. Nie wiem, no ja w tym momencie mam, no to jest prawie 400 tysięcy złotych, a to nie jest wszystko, bo tam jeszcze dużo dojdzie z tego. Mówi też o tym poważnie na kanale vlogowym. Także można powiedzieć, że zamknięcie Daily Vloga odbyło się z hukiem. Po zakończeniu mieliśmy jeszcze kilka normalnych treści, ale potem przed COVID, a wraz z nim następna era treści Gonciarza, która miała okazać się nieco trudniejsza w konsumpcji dla niektórych widzów. Wiem, jak pokonać wirusa. Z filmu na film sceny, których byliśmy świadkami, były coraz dziwniejsze. Humor coraz bardziej abstrakcyjny. Krzysztof przekraczał kolejne granice własnego komfortu i pokazywał w materiałach coraz więcej swojej szalonej strony. To właśnie w trakcie vlogów pandemicznych Gonciarz przebił magiczną barierę 1 miliona subów. I zrobił to na kanale vlogowym, nie komediowym, co miało dla niego niemałe znaczenie. Czasami się czuję w życiu, jakbym grał na kodach i miał trochę za łatwo. Ale muszę przyznać, że to, co robię, to naprawdę jestem ja. W sensie, to jest prawda, to, co można zobaczyć. Więc to jest mój prezent dla samego siebie z tej okazji. Jestem artystą. W trakcie, gdy Krzysztof tworzył swoje vlogi pandemiczne ze studia w Japonii, w Polsce rozpoczęły się strajki kobiet. Były one odpowiedzią na zaostrzenie ustawy dotyczącej aborcji. Inicjatywa rządu PiS była na tyle inwazyjna, że na ulicę wyszły setki tysięcy osób, chcących wyrazić swój sprzeciw. Obsadzona ludźmi PiS-u telewizja publiczna nie przekazywała rzetelnych informacji na temat strajku, wręcz aktywnie przekłamywała liczbę strajkujących i ich działania. Jedynym rzetelnym źródłem informacji stał się internet. Krzysztof również miał udział w pokazywaniu prawdziwej sytuacji w trakcie strajków. Przekazywał on na swoich relacjach na Instagramie materiały innych osób, tak żeby dotarły do większej liczby odbiorców. Oczywiście czadometr leci do góry. Zdobyty podczas strajków szacunek środowisk feministycznych i lewicowych miał jednak wkrótce wyparować. Wszystko za sprawą wywiadu w kanale sportowym. Wywiad został sprowokowany przez samego Gonciarza. Miał on w nim wyjaśnić swojego imiennika Krzysztofa Stanowskiego, którego poglądy przekazywane na antenie programu były bardziej kierowane do środowiska prawicowego. Gonciarz przed wywiadem już chyba wiedział, że to za chwilę się wydarzy, będzie miało duży wpływ na rozwój jego kariery. Są takie memy z podpisem top 10 obrazków tuż przed katastrofą.
może to jest właśnie to. W wielkim skrócie, zamiast starcia poglądów obu Krzysztofów, dostaliśmy festiwal wymówek i backpedalowania. Krzysztof unikał jednoznacznych odpowiedzi na większość pytań. Widzowie oczywiście nie zamierzali mu tego nie wytknąć. Kolejne telefony do studia jedynie pogarszały jego sytuację. Jakie jest twoje stanowisko wobec Kościoła katolickiego obecnie? Nie wiem. Znaczy nie wiem, co powiedzieć. No, nie chcę się wypowiadać na temat tego zbyt kategorycznie. Gonciarz już w trakcie wywiadu chyba zdawał sobie sprawę, jak wygląda jego postawa w oczach widzów. Część ludzi jakby jest zawiedzionych, że nie jestem tą osobą, którą sobie wyobrażali, że jestem, ale mi się jakby... Tak wyglądał już po zakończonym streamie. Mi się wydaje, że te rzeczy, które ja robię, gdzie zajmuję jakieś stanowisko, są takie bardzo reaktywne, że po prostu ktoś coś powiedział, co ja mogę wytknąć jako potencjalnie nieprawdę. Jedno możemy stwierdzić na pewno, Krzysztofowi udało się niemożliwe. Zirytować swoją osobą zarówno środowiska lewicowe, jak i prawicowe. Krzysztof przyznał, że jego występ w programie zbiegł się z okresem słabszej formy mentalnej, ale to nie miało znaczenia dla widzów. Szczególnie tych, którzy poczuli się zdradzeni poniekąd odcięciem się Krzysztofa od ideologii, które wspierał przez ostatnie miesiące. Proszę Państwa, spójrzmy na czadometr, bo po raz pierwszy w naszej historii wskazówka opadnie. Spójrzmy teraz na pierwszy materiał Krzysztofa po wywiadzie u Stanowskiego, a dokładniej na komentarze. Nie da się ukryć, że postawa Krzysztofa na kanale sportowym była dla wielu widzów niemałym turnoffem. Co nie przeszkodziło mu jeszcze przez kilka miesięcy publikować filmy, które cieszyły się normalnym jak na jego kanał zainteresowaniem. Dopiero w sierpniu 2022 roku sytuacja miała się zmienić. To był naprawdę bolesny, długi i intensywny blok kreatywny, który w końcu się kończy. Wróciłem. W kolejnych miesiącach zasięgi Krzysztofa spadają. Tylko niektóre filmy z popularnej serii 24 godziny z albo clickbaitami na hatewatcherów osiągają wyniki z czasów świetności daily vlogów. Krzysztof eksperymentuje z kontentem bardziej nastawionym na, nie wiem, jakiś taki spirytualny przekaz. Nie osiąga on jednak większych sukcesów, a nawet jego serie podróżnicze z Polski czy Islandii nie przyjmują się za dobrze. Krzysztof jednak wydaje się cieszyć kontentem, jaki tworzy, mimo słabszych wyświetleń. Wszystko spoko, ale to właśnie wtedy na jego karierę miała spaść kolejna, największa dotychczas bomba. I teraz, proszę Państwa, będzie trochę poważniej, także na moment zrezygnujemy z całej konwencji czadometru. Nie chciałbym oceniać rzeczy, o których będziemy rozmawiać w jakimkolwiek komediowym kontekście. Także po prostu pogadamy o samych faktach, ale spokojnie, do czadometru wrócimy. Daria Dąbrowska to znana z programu Top Model influencerka. We wrześniu 2023 roku, ośmielona odzewem internetu na wyznania byłej dziewczyny Gargamela, postanawia podzielić się swoimi i nie tylko doświadczeniami z Krzysztofem Gonciarzem. Film dotyczył trzech osób. Pierwsza to 22-letnia dziewczyna, której relacja z Krzysztofem ograniczała się tylko i wyłącznie do stosunków. Opisuje ona swój problem z nałogami, który Krzysztof miał wykorzystywać. Druga to 20-letnia była dziewczyna Krzysztofa, która zarzuca mu m.in. udawanie lewaka na potrzeby wykorzystywania młodych dziewczyn. Trzecia to sama Daria, z którą Krzysztof był w kilkumiesięcznym związku. Historie przedstawione w tym materiale burzą obraz Gonciarza, jaki widzowie mogli widzieć w jego filmach. Opowiadają o seksie, narkotykach, o manipulacjach i przedmiotowym podejściu Krzysztofa do kobiet, z którymi się umawiał. Główne wątki, które podchwyci internet, to kartka z lotniska z napisem worek na spermę, wycinek screena rozmowy z Instagrama o emanowaniu energii seksualnej, nagranie głosowe Gonciarza po rozstaniu z jedną z dziewczyn, zaproszenie na galę, czy gałę. Do tego wrócimy. Warto zaznaczyć, że wszystkie z dziewczyn, o których mowa, były zdecydowanie młodsze od Gonciarza, który w czasie tych relacji miał 36 plus lat. Dwa dni po filmie Darii, oliwy do ognia dramy dolała Kasia, która opublikowała takie story. W skrócie, agencje modelek w Japonii miały ostrzegać młode dziewczyny przed kontaktem z Krzysztofem. Dodatkowo swoje doświadczenia online z Krzysztofem opublikowała jeszcze jedna dziewczyna. Mimo że w filmach Wardęgi i Konopskiego nie było żadnej wzmianki o Krzysztofie, zarówno media, jak i internauci wrzucili go do jednego wora z PDF-ami z ich materiałów. Od Krzysztofa odwracają się nie tylko widzowie, ale też znajomi czy współpracownicy. W październiku Krzysztof publikuje swoje oświadczenie, w którym już w pierwszych słowach mówi, że jestem w terapii. To żadne usprawiedliwienie. Komunikat jestem w terapii oznacza wiem, że mam problem i robię coś z tym. Co oczywiście punktuje top komentarz pod filmem. W materiale Krzysztof przedstawia dodatkowe informacje o nagraniu, które mogliśmy usłyszeć w filmie Darii. Wiele osób komentując ten fragment audio myśli, że jest to głosówka, którą wysłałem do swojej byłej dziewczyny, z którą właśnie wtedy się rozstawaliśmy, zrywaliśmy. Ona zrywała ze mną. To nie była głosówka, to było nagranie dokonane z ukrycia, bez powiadomienia mnie. Pojawia się tutaj zarzut, że straszyłem samobójstwem. Po powiedzeniu tego zdania natychmiast usłyszałem, co powiedziałem i natychmiast powiedziałem: przepraszam, że to powiedziałem, odwołuję to. Nagranie podobno to potwierdza, a skoro w jego posiadaniu była Daria, to powinna to usłyszeć. I tutaj powstaje pytanie, dlaczego mimo to postanowiła wykorzystać ten fragment w swoim filmie. Kolejnym z punktów, do których odnosi się Krzysztof, jest zdjęcie na lotnisku. Gonciarz przedstawia je jako żart. I to żart, w którym nie tylko on bierze udział z własnej woli. Zdjęcie na lotnisku... Wiele osób komentując wychwyciło, że to jest zbyt absurdalne, żeby to było na serio. Ta sytuacja na lotnisku odbyła się w 100% zaufaniu moim do tej osoby.
Potwierdza to screenami rozmowy przed tą sytuacją. To powiedz mi, jak sobie wyobrażasz nasze przywitanie na lotnisku? Ja z tabliczką. Podoba mi się w chuj. A ja? Wyobraź sobie, że stoję z tą tabliczką. Przybędę patusiarskim krokiem i obciągnę ci. Nie zrobisz tego. No raczej nie. Bożeś ciota. Ech, kurwa. Gdzie jest Evil Gonciarz, którego potrzebuję? Daria w swoim następnym filmie przyzna, że nie miała pojęcia o kontekście tego zdjęcia. Czy wiedziałam o tym, że kartka na lotnisku była wcześniej zaplanowana? Nie. Czy gdybym o tym wiedziała, to bym to dodała? Nie. Podsumowując, w tym filmie Krzysztof odniósł się do kilku z zarzuconych mu kwestii, ale zdecydowanie nie obronił swojego wizerunku. Internet nadal malował go jako narkomana, seksoholika i manipulatora, wykorzystującego swoją pozycję w internecie do kontaktów z młodszymi o wiele lat dziewczynami. No i nadal wisiało nad nim twierdzenie Kasi o agencjach modelek. Ale co ciekawe, ten film nie został przyjęty tak źle, jak można by się było tego spodziewać. Na 5800 łapek w dół przypadło prawie 10 tysięcy w górę. Dla porównania, tłumaczenie Dubiela o Pandorze miało 65 tysięcy łapek w górę, ale 73 tysiące łapek w dół. Co ciekawe, w tym filmie Krzysztof nie wspomniał ani słowem o Darii Dąbrowskiej, co mogłoby wydawać się dziwne. Dlaczego? O tym mieliśmy się dowiedzieć w jego następnym filmie, opublikowanym miesiąc później. Był to film w pełni poświęcony Darii i opisujący ze szczegółami całą ich relację. Krzysztof opowiada, że po ich rozstaniu Daria zaczęła kampanię różnych stalkerskich zachowań, które obejmowały pisanie do znajomych i osób pojawiających się w jego materiałach, czy publikowanie treści niejednoznacznie opisujących ich relacje w negatywny sposób na TikToku. Pod jednym z materiałów Darii można było znaleźć nawet komentarz Kasi. Trafiłem wtedy na opracowania na temat stalkingu, czyli czegoś, co w polskim prawie nazywa się uporczywym nękaniem. W skrócie, Krzysztof zarzuca Darii bycie stalkerem i informuje, że sytuacja zostaje zgłoszona na policję. Krzysztof zwraca też uwagę na manipulacje, których miała dopuścić się Daria. Wytyka jej usuwanie komentarzy, które miały się wstawać za nim. Daria oficjalnie napisała, że wszystkie komentarze stosujące tzw. victim blaming będą usuwane. W praktyce usuwała setki komentarzy, które słusznie punktowały dziury w logice prezentowanych historii oraz wstawiały się za mną. Krzysztof odnosi się też do kolejnych zarzutów z filmu Dąbrowskiej. Dla kogoś, kto nie rozumie, to on jej powiedział, że nie ma kontaktu do dealera, ale sam ma towar i jak zrobi mu gałę, to wtedy jej ten to... Tego nie ma na tym screenie. To jedno zdanie zostało podchwycone przez media i zniekształcone w straszliwe nagłówki na mój temat. Procedura awaryjna oznacza usunięte numery telefonów. Kto powiedział te słowa w tej historii? Bo to nie brzmi jak słowa dziewczyny, której historię Daria czytała. I tym sposobem Gonciarz prezentuje swoją własną perspektywę dla głównych zarzutów z filmu Darii. Ale nie ustosunkowuje się do tematu związków z dziewczynami o dużej różnicy wieku, nawet 16 lat. Nie mówi nic o narkotykach czy jego zachowaniach, które powodowały. To są cały czas sprawy, które widzowie mogą mu słusznie wytykać. Dysonans między jego internetową personą, a tym, co usłyszeliśmy w filmie Darii, jest na tyle duży, że po prostu nie da się przymknąć na niego oko. Gonciarz to jest taka maszyna do tworzenia fraz, które przez lata żyją w pamięci jego społeczności. Niektóre stworzył samemu. Dolary. Nabluli mi jak świnie, cebul! Inne przygnęły do niego wbrew jego woli, tak na przykład Kasiu wróć. Ale to słowa z jego następnego filmu wyznaczyły początek największej zmiany Krzysztofa na przestrzeni całej jego kariery. Nie będziemy mogli pójść w tej relacji dalej, dopóki nie padną z moich ust pewne słowa. Słowa, których myślę brakowało w przestrzeni publicznej, w tej sytuacji, w wielu innych. I to są moje słowa dla was. Pierdolcie się. No więc do kogo było to pierdolcie się? Do widzów, którzy odwrócili się od niego w reakcji na film Darii? Może do autorów artykułów zestawiających go z PDF-ami? Może do samych dziewczyn, które zdecydowały się wypowiedzieć na jego temat? Moglibyśmy gdybać, ale tutaj mamy odpowiedź samego Krzysztofa. Jeśli ludzie myślą, że to pierwotne pierdolcie się było skierowane do nich, to znaczy, że było, ale to tylko ich wina XD. Nie wiem, czy próbujesz być prześmiewczy? Ale trafiłeś w punkt. To jest efekt miesięcy zastanawiania się nad sobą, miesięcy myślenia, co powiedzieć, znajdywania wewnętrznej siły. To był moment odzyskania kontroli. To był moment ludzkiej, kurwa, godności. To są już fragmenty z kolejnych filmów Krzysztofa. Filmów z nowej serii o intrygującym tytule Co do chuja. Początkowe filmy nowego formatu regularnie zgarniają tysiące łapek w dół. Jestem jak ten pies z memu, który mówi this is fine, jak wszystko się pali dookoła. Jesteśmy aktualnie w momencie scalania wielu postaci, które mogliśmy oglądać w materiałach Krzysztofa przez lata. Komediowy, prześmiewczy głos z Zapytaj Beczkę łączy się z Krzysztofem Gonciarzem, ale zmienionym doświadczeniami ostatniego roku. W rezultacie dostajemy kombo wszystkiego. Dziwnych, pandemicznych vlogów, Zapytaj Beczkę, dalszego tłumaczenia dramy, który Krzysztof celowo rozbija na kilka odcinków. W każdym znajdziemy kolejny fragment jego perspektywy dotyczącej
rzucanych mu rzeczy. Na przykład w 10 odcinku Krzysztof, odpowiadając na pytanie widza, mówi to. Krzysiu, jest taki nowy trend w TikToku w Stanach, Rate My Ex, gdzie robi się prezentacje o swoich byłych. W zasadzie tylko dwie mi się jeszcze kojarzą. Jedna jest narcystyczną kłamczynią, która okłamała i wykorzystała wszystkie dziewczyny w moim życiu, żeby za nią stoczyły jej wojenkę ze mną. A druga to Daria. To nie skumał? Chodzi o Kasię. Ale konkretne szczegóły o jej konflikcie z Krzysztofem usłyszymy dopiero 3 odcinki później. I to jest tylko przykład. Takich wzmianek jest wiele. Gociarz przedstawia swoje opinie nie w formie podanej na tace. Trzeba trochę samemu pomyśleć, żeby zrozumieć, o co mu chodzi. Nie jest to jakieś mega trudne, no ale niektórych przerasta. Krzysztof wykorzystuje w materiałach piosenki zrobione przy użyciu AI, co z początku jest trochę dziwne. Ale nie wiem, czy to kwestia osłuchania, czy tego, że Krzysztof robi to coraz lepiej. Z każdą kolejną jakoś bardziej to buja. Na przykład to jest bez beki coś, co wleciałoby na playlistę na Spotify'u, no i potupałbym nóżką. Nie dzieli falecorami. Uwaga, pies na baby jak Shiba Inu. Akcja, modelek ewakuacja. Jakby nie patrzeć, ten program to jest coś innego, świeżego, jeśli chodzi o formę. Jeśli chodzi o treść, bywa różnie. Większość czasu Krzysztof mówi o tym samym i nie pozwala ani widzom, ani sobie zapomnieć o dramie. Wraz z rozwojem serii i pojawieniem się kolejnych odcinków, liczba łapek w dół systematycznie spada. Program okazuje się bardziej popularny niż materiały Krzysztofa sprzed Pandory. Oczywiście cały czas pojawiają się negatywne komentarze, ale jest ich zdecydowanie mniej niż w początkowych odcinkach. W 11 odcinku gącił goli głowę, za to w odcinku 13 zatytułowanym Pracowałem na kasie, tak jak wspomniałem wcześniej, wyciąga brudy na swoją byłą dziewczynę i współwłaścicielkę firm. Jedną z osób, które zapostowały coś na mój temat, była Kasia Meciński. Ja, wiedząc jaką mamy wyboistą relację, od 10 lat prowadzimy razem firmę w Japonii. Puściłem to mimo uszu, bo pomyślałem, dobra, leżę na deskach, kopnęła leżącego, ziobro zaskoczenia. Ale kiedy opublikowałem film na temat Darii Dąbrowskiej pod tytułem Stalkerka 2 miesiące później, Daria jeszcze przed zobaczeniem tego filmu zapostowała pewne instastory. Powiem tak, nie widziałam jeszcze tego filmu, ale podejrzewam, co tam mogło być, bo w momencie, gdy Kasia Meciński już z nami rozmawiała i Krzysiek o tym nie wiedział, to wysyłał jej te wszystkie absurdalne teorie na mój temat. Wychodzi na to, że Kasia, ex Krzysztofa i współwłaścicielka jego firm, przekazywała informacje i prywatne rozmowy Krzysztofa do Darii, która była jawnie negatywnie do niego nastawiona. Kiedy Daria Dąbrowska opublikowała swój film obronny, okazało się, że miała wsparcie Kasi od długiego czasu. Miała bardzo dużo screenów od Kasi. Do tego konflikt z Kasią zaczął wpływać na relacje Krzysztofa z innymi osobami w firmie. Nagle zobaczyłem, o, nasi pracownicy są na wyjeździe na narty. A ja jestem w Japonii i nikt mi nie powiedział, że nasza firma płaci za wyjazd na narty. Nasi pracownicy w pewnym momencie przestali mi odpisywać. Jak się dowiedziałem niedawno, Kasia poinstruowała ich, żeby mnie ignorowali. Ten film zobaczyło ponad 200 tysięcy osób. 10 tysięcy zostawiło łapkę w górę. W sekcji komentarzy widzowie twardo stoją po stronie gąciarza i łagodnie mówiąc, krytykują Kasię. Można powiedzieć, że internet po raz pierwszy od dramy staje po stronie gąciarza. To tym filmem Krzysztof postanawia zakończyć pierwszy sezon co do chuja. Seria jednak szybko wraca z kolejnymi odcinkami. Krzysiu w pierwszym sezonie mówił też o reakcji youtuberów w komentarzy na jego powrót. Prostracji, Spysińskim, Rewo czy Roku. Każdy z nich w okresie największej nagonki na Krzysztofa nagrywał filmy krytykujące go. Ale teraz do akcji miał wkroczyć Gimper, który postanowił zapytać Kasię o jej perspektywę konfliktu z Krzysztofem. Pozwoliłem sobie Kasię zapytać o jej statement w tej sprawie, o to, czego się dowiedziałem. Ciekawe jest to nazywanie moje, wykluczenie jego z firmy. Gąciarz jest osobą, która nie robi nic w firmie od lat, absolutnie zero, nic. Absolutnie nic nie zrobił w firmie. Na przykład mamy spotkania firmowe, na którym wszyscy mają obowiązek brać udział. Co do tego, że ja zorganizowałam ten cały jego takedown, czy jestem tym mastermindem za tym. W sensie nawet nie chciałbym się z tego bronić, gdybym ja to zrobiła, bo po co, ale nie będę brała za to kredyt, bo to należy się komuś innemu. Krzysztof tak odnosi się do sytuacji. Czyli przyznała się. Słuchajcie, no w tej grze każdy robi to, co umie najlepiej. Ja żartuję, ona kłamie. Tutaj jeszcze jako dodatkowy kontekst jeden z komentarzy i odpowiedź Krzysztofa. Że przyznała się, to może nie, mi to bardziej brzmi jak stwierdzenie, że w tym, co się stało, nie ma kompletnie nic złego, więc nie ma się z czego bronić. Jakby totalne zdehumanizowanie mnie, mojego życia i wszystkiego, co się wydarzyło i totalne zignorowanie wszystkiego, co się okazało być totalną kurwą ściemą. A tutaj Krzysztof mówi, co jego zdaniem powinien zrobić wspólnik firmy w sytuacji, która go spotkała. Jak znasz kogoś 10 lat, to się dzwoni do tej osoby i mówi, ej, chcę już słyszeć twoją historię w pierwszej kolejności, nie? No i w końcu pokazuje też prawdę o spotkaniach, na których rzekomo Krzysztof się nie zjawiał. W tej naszej obecnej sytuacji, po Darii, Kasia nie za bardzo chyba by dopuściła do tego, żebym ja nagle wleciał na spotkanie firmowe i zadał jej pytanie, ej, co to się odjebało w ogóle? Dlaczego ty wysyłałaś Darii Dąbrowskiej moje prywatne rozmowy? No i tak sobie pomyślałem, no
dobra, no to zobaczmy, co tam się dzieje, nie? I zacząłem klikać na te spotkania w okresie od września do grudnia zeszłego roku. I nie trafiłem na ani jedno spotkanie, na którym ktoś by był. To były puste zaproszenia w kalendarzu. I sobie na każdym takim spotkanku robiłem screena, że jestem jedyną osobą na tym spotkaniu. Czułem, że ich obecność w moim kalendarzu jest po to, żeby zrobić właśnie dokładnie coś takiego. Czyli tak pokazać, że mało tego. Kto był zapraszany na te spotkania biznesowe? Kasia w trzech osobach. I ja. I nikt na nie nie przychodził poza mną. Co ciekawe, Krzysztof nie odnosi się do tego, że nie robi nic w firmie. Być może do tego jeszcze przejdzie. W końcu te informacje dawkuje nam, no, taką tyci łyżeczką. Ale proszę Państwa, na koniec tego filmu Krzysiu funduje nam prawdziwą bombę. O kurwa, kto to? Niepodpisana postać. Jebany pokrak. Inaczej się nie kurwa nie da. Kolejna osoba znana z tego, że Gonciarz ją jebał. Nie każda kurwa w kraju wie. Tak jest, Krzysztof ma zawalczyć na Fame MMA. Jak to zobaczyłem, to pierwsza moja myśl była: nie, no to żart. Ale nie, to prawda, Gonciarz jest na karcie walk i będzie tłukł się po mordach z Gimperem na Stadionie Narodowym. W jakiej rzeczywistości my żyjemy? Ten film Gonciarz kończy zaproszeniem na galę. Zapraszam na galę. Co jest, wiecie, takim nawiązaniem trochę do jednego z tekstów, które przygnęły do niego po aferze. I teraz stoi przed nami pytanie. Dlaczego Gonciarz zdecydował się wystąpić w Fame MMA? Czy chodzi o pieniądze, czy o możliwość wyczyszczenia swojego imienia przed szerszym gronem odbiorców? Wiecie, walka walką, ale konferencje Fame MMA to zazwyczaj taka publiczna pralnia brudów, gdzie przeciwnicy obrzucają się kompromitującymi faktami z wyciągniętych z ciemnych piwnic teczek. Może Gonciarz chce wykorzystać ten format do przedstawienia swojej wersji wydarzeń niż szerszej publiczności. Jego widzowie znają prawdę. Ale statystyczny internauta może nie wiedzieć o wszystkich wątkach, które Gonciarz tłumaczył na przestrzeni kilkunastu odcinków nowej serii. To jest chyba ten moment, gdzie możemy z powrotem spojrzeć na czadometr. Gonciarz odbija oskarżenia Darii Dąbrowskiej, otwiera oczy widzów na prawdziwe intencje Kasi, tworzy nowy, bezkompromisowy format filmów, odcina się od wizerunku Kukolda i Pantofla, odzyskuje zaufanie widzów i staje przed szansą dosłownego oklepania reprezentanta YouTube'owego środowiska Komentery, przy okazji zgarniając, przypuszczam, że setki tysięcy złotych od Fame MMA. Co dalej stanie się z karierą Gonciarza? Na pewno nie odejdzie z internetu. Tak zareagował kilka temu na pytanie, co robiłby bez YouTube'a. Czy przewidujesz taką możliwość, żeby skończyć z YouTube'em? YouTube to jest to, co ja tak naprawdę chcę robić i... no... czasem... robi mi się to coraz trudniej. Czy zatem widzowie mogą się spodziewać, że Krzysztof powróci do tej swojej bardziej normalnej wersji, którą znamy z daily vlogów? Czy wręcz przeciwnie, możemy spodziewać się coraz bardziej eksperymentalnych filmów? To jest zagadka, na której rozwiązanie będziemy musieli poczekać. Ja bym stawiał na to drugie, ale myślę, że to, co się wydarzy na Fame MMA, może bardzo na to wpłynąć. Jedno jest pewne, na czadometrze mamy aktualnie 120% czada. To są naukowe dane, proszę Państwa, proszę się ze mną nie kłócić. Na sam koniec, pamiętajmy, że historia Krzysztofa nie jest czarno-biała. Oczywiście większość kwestii poruszonych przez Darię Dąbrowską w jej filmach zostały wyjaśnione przez Krzysztofa, ale pamiętajmy, że nie wszystkie. Ja jestem daleki od krytykowania zażywania środków psychoaktywnych, ale Gonciarz nigdy nie zaprzeczył, że miał z nimi problem. Miejmy nadzieję, że się z nim upora. To samo tyczy się związków z dużo młodszymi kobietami. Oczywiście nie jest to nic nielegalnego, wszystkie dziewczyny Krzysztofa były pełnoletnie, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o różnicy wieku nawet 16 lat. Trzecia kwestia to przekłamany obraz samego siebie. Wiadomo, ani Krzysztof, ani żaden inny twórca nie jest nam winien pokazywania w 100% prawdziwej wersji siebie. Niemniej jeśli usuniemy z filmów Darii wszystkie oskarżenia, które Krzysztof zadresował, nadal pozostajemy z innym obrazem Gonciarza niż ten, którego przez lata znaliśmy z filmów. Ten dysonans może być cały czas powodem braku zaufania widzów do niego. Także stoi przed nami ostatnie pytanie, jakiego Krzysztofa teraz widzimy? Prawdziwego czada, który ma dość nadstawiania drugiego policzka? Czy może kreację stworzoną na potrzeby przetrwania trudniejszego momentu w karierze? Wydaje mi się, że to pierwsze, mam nadzieję, że to pierwsze, ale jaka jest prawda, dowiemy się z czasem. Z tą myślą was zostawiam. Proszę Państwa, to był mój drugi wideo esej w życiu. Jeżeli chcielibyście obejrzeć pierwszy, to zapraszam, tutaj jest link. A no i subujcie. Dzięki za oglądanie. Pa, pa.